Second set, yeah. Drugi tiebreak, Artur. Jesteśmy na korcie hiszpańskim. Mamy tutaj Artura Kowalskiego z Bolesławca i Karola Nowickiego z Lubina. A po drugiej stronie Chris Frenzel, 10-krotny triumfator turnieju z Görlitz i Natalia Mikołajczyk ze Zgorzelca. Pierwszego tiebreaka wygrała para polsko-niemiecka, czyli Chris, Natalia. Błyskawicznego debla. To są mecze do dwóch tiebreaków wygranych. Niestety. Próbował to zmieścić gdzieś, ale... Jedynka tam! Marek, tam jedynka! Marek Nowicki serwuje. Zamieszanie, bo w debla to nie jest takie proste, tym bardziej jeszcze jak tiebreaka się gra. A, szkoda. Szkoda, szkoda. O, jaki serwis, proszę. Ile u was, Karol, Artur? Wie steht, Chris? 1-2. 3-2. Okay. Also von links. 3-2. Marek, Karol, odbierasz. Aha, tu stajesz, tak? Ty odbierasz. Złota rybka złapana w sieć, ale tutaj koniec żartów, to było niebezpieczne. Natalia nam wpadła do sieci, ale Chris szybciutko podążył z pomocą. Czyli mamy tutaj po trzy. No i piłka dobra. Brawo! Brawo, brawo! Mr. Thomas. A co? Halo, ja. Czy sam? Przed chwilą nam przywitał nas Thomas Fuchs. Stały bywalec, ale dzisiaj niestety nie gra w turnieju. O, i chyba 4-3. 4-3 chyba jest teraz. Artur na Chrysa. Ładny drugi serwis. Ajajaj. O, widzę, zdenerwował. O, Artur się zdenerwował. Wow. Proszę, jaki serwis. Chrys na Karola. Wow! 6-4? A 5-5. Po 5. Ja, ja. No ja. Posła? Richtig gute Aufschlag. Habe ich nie gedacht, dass Chris kann so, so richtig durchziehen. Ja, ja, weil sonst war immer so ein bisschen softy. Der Aufschlag war immer der schwache Seite von Chris Frenzel, der 10-malige Sieger von Warsaw Hope Direct Cup. Chciałem powiedzieć, że to Chris raczej nie był znany z tego, że potrafi serwisem tak szybko przyspieszyć.
rzucił. Aj, aj, aj. Co to? Koniec. Jem set mecz. O, Natalka szczęśliwa. Proszę bardzo. Wygrała w debla z dobrym partnerem. Co się tam boli, bo... się przewróciła. Brawo.